Long before this world became what it is today, gods walked Atlas. But these were not simpler times. These creatures, they will not let me leave this place. You cannot escape. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka, drugiego odcinka z gry Atlas Fallen Reign of Sand. Moi drodzy, wkraczamy do dziczy w poszukiwaniu tropicielki i przewodnika, tak jak dobrze pamiętam. I mamy oczywiście na tym obszarze przetrwać, nie? W ogóle przeżyć. Ale czy ja mogę z tobą właśnie? No właśnie. Still looking for your friends. Be gone, unnamed. Off to your death. Jeszcze to odszczekasz, kolego. Jeszcze to odszczekasz. Tu coś właśnie widziałem, chętnie sobie to przygarnę. O, raport. Buntowczyni bezimienni. Pokaż na ekwipunek. Kilku bezimiennych stawiało się po tym, jak zostali przydzieleni do pracy nad umocnieniem prowizorycznego obozu. Groźba wrócenia ich z obozu zdaje się na razie działać, ale powinniśmy mieć oko nad tą hałastrę. No, pewnie, że tak. Aha, tu jest brak przejścia dalszego. Oczywiście będziemy wszystkie kąty sobie zwiedzali, także chętnie jeszcze przejrzę ten kierunek. I jak pamiętamy, ostatnio biegałem po całym tym prowizorycznym obozie karawany w poszukiwaniu wszystkich elementów, wszystkich dzienników i tak dalej. Sekundka, chyba nam już teraz tylko jednego powinno brakować. Tak, tak, już tylko jednego nam brakuje. Dobrze, i mam nadzieję, że go tu gdzieś znajdziemy. No to moi drodzy, idziemy. Jak na razie nie mam żadnego ataku, przynajmniej nie potrafię niczego zrobić. O! Ogniste liście, nowy materiał. No dobrze, zbieramy. O, o, przepraszam, coś się dzieje. Up there. Reeve? And something else. Not a wraith. Please. Widzieliście, jakiej palpitacji dostała? Masakra, nie? Dobra, czy tu coś mamy do zebrania? Nie. Także... Ciekawe drzewo. Ciekawe. Znaczy... Pozostałości, nie? O, o, o! Widzę znowu ten przedmiot. Znaczy ten materiał. Znaczy liście, krzaki. Ogniste krzaki. Ogniste liście w sumie. Dobrze, tu coś się świeci. That is where I am. That voice. From my dream. Zaraz się okaże, tutaj jest koniec, nie? Także mogę to dokończyć przy pierwszym przy pierwszym odcinku. Dobra, ale ja bym jeszcze zerknął. Tam coś się świeci. I sense you are close. Come closer. I feel I must. It happens again. I can feel, see. Who are you? Where are you? I do not know. The Wraith! Be gone. I can help you. Use my strength. No dobra, no to kolego. Co my tu mamy? I znowu go nie pokazują, dobra. Masz. At last, my voice is heard. What are you? Who are you? I am Nile. Nile is my name. You are this gauntlet. Yes. No. The gauntlet reveals me to you. What is your name? I am unnamed. I am here, out here, looking for someone. I can sense life nearby. Up that cliff.
No dobra, dostaliśmy pył esencji. Dobrze, zdobywa się go z pokonanych wrogów i potworów. No dobra, miło. Ciekawe, ciekawe. A i tak widzę, biegniemy w tym kierunku, w którym chciałem pobiec za pierwszym razem, przy pierwszym momencie, gdy tu spadaliśmy. No właśnie, ale dobra, tu nic nie ma, to się odbija najwyraźniej woda, czy Bóg wie co. No dobrze, no to biegniemy dalej. O, znowu coś nowego. Nie wiem jeszcze, koleżanko, nie wiem. Dojdziemy, to zobaczymy. Nie? Ale jeszcze nie uruchamiaj, no właśnie. Czy tu czegoś, gdzieś, po coś nie ma? A szkoda. Dobra. This belonged to Tracker. She must have come this way. I sense danger. Wraith's approach. I'm not capable. Do not worry. I will help you wield the gauntlet. To dobrze, to pomóż mi, kolego. Impet. Impet generuje się poprzez atakowanie i pokonywanie wrogów. Zwiększa on zadawane obrażenia, lecz także otrzymywane obrażenia. O! Impet gromadzony jest tymczasowo. Jeśli nie będziesz atakować wrogów, po krótkiej chwili zacznie on znikać. No dobra. Panowie. Gauntlet draws the sand. Feel it around you. Feel the momentum rising. Chyba jednak wolę bez nabiegania. Dawaj tu, kolego. Wyniesienie. Gdy wygenerujesz odpowiednią ilość impetu, twoje bronie zwiększą rozmiar i moc. Zmieni się także zestaw ataków. Ten stan znany jest jako wyniesienie. Keep up the momentum and the energy released by the gauntlet will grow. Be careful. Momentum is a double-edged sword. The more energy you harness, the stronger the rings will become. Dobrze, trochę oberwał. Mamy jeszcze alternatywnego ataku. There is a charm attached to the gauntlet. It is an idol. You can use an idol to heal your wounds. No dobra. Możesz samodzielnie się uleczyć, używając bożka za pomocą R jak leczenie. Każde użycie kosztuje jeden ładunek bożka. No dobra. Możesz przywrócić energię bożka, atakując wrogów. Zostanie przywrócona odpowiednia ilość energii. Bożek odzyska jeden ładunek. No i spoko. Cyk. No i podziękował. Brawo. Thank you for trusting me. I have been held here for so long. I do not trust you yet, whoever you are. But if you help me find my friends, that would be a start. I saw someone earlier. Up there. Perhaps who I am looking for. I can help you climb. Let me show you. No. Czyli dopiero teraz nauczymy się podwójnego skoku. Miło. Tutaj niczego, tylko zerknę na szybko jeszcze, ale tu raczej faktycznie chyba nic nie ma. Bo oczywiście cały czas będę się rozglądał za tym jednym brakującym dziennikiem. Albo informacją dźwiękową, nie? O, pięknie. Mamy to. I feel like I'm floating. Careful, gauntlet bearer. There are still wraiths around. No dobra. No
Dobra, to tu zostało. O, nie zdążyłem. Nie było to piękne, ale musimy się oczywiście nauczyć schematu działania. Dobra, mamy iść pewnie... O! O, czyżby nowe krzaczki? Tak, Cynthia Łąkowa, nowy materiał. Oczywiście sobie zerkniemy, co tutaj za rogiem. Może akurat coś ciekawego. No właśnie, i może ciebie szukałem. Albo to znowu te monety śmieszne. Tak, trybuty. A szkoda, szkoda, nie? Tu nic, dobra. No to śmigamy dalej. To jest ta ścieżka, którą chyba tropicielka biegła, nie? Dobrze. Oczywiście zbieraj, dziewczyno, wszystko. O, to był ciekawy dźwięk teraz. Dobrze, trybuty znowu. Czy ja w trakcie biegania mogę troszkę sobie temat przyspieszyć, nie? O. That's where I saw a survivor. Perhaps Reeve. No i chyba ostatni dziennik z tego obszaru. O co pozostało? Boję się, że nie uda mi się stąd wyjść o własnych siłach. Wytrzymałem dość długo po zgubieniu karawany. Wszystko co miałem ukryłem w piasku, ale słyszę w pobliżu demony. Niech Telos mnie chroni. No i zerknijmy tylko do pewności, moi drodzy. Tak, mamy wszystko. 8 z 8. Niczego. Dobra. A tamto za chwilę, kolego. Jeszcze mnie tu ciekawi ta strona. O, cześć. Nie, nie, jednak Boże. Bez nawiązania, proszę. No chodź. Oj, nie, to już jestem. Gdzie jesteś? Teraz, kiedy się rozkręciłem. Dobra. Pewnie znowu te trybuty, co? Naturalnie tego słowa szukałem. Dobra, tu niczego nie ma. No to idziemy do kolegi tam stojącego wcześniej. O, a jednak. Dziękuję. Dobrze. Już do ciebie idę. A, przewodnik. No właśnie, ciebie też szukaliśmy, kolego. Cześć. Reeve. I found you. Is Tracker with you? Tracker? No. She was arrested. Snatched by Morath's guards. What? When? When the Wraiths attacked the caravan. During the chaos. They came for me too, but I escaped. Morath let me leave the camp to search for her. Then he wanted you dead. I will go back. Learn what he has done with Tracker. Your life will surely be at risk, my friend. I am only concerned for her. Be safe, Reeve. No dobra, mamy mimo wszystko do obozu wrócić. Only Morath will know where Tracker has been taken. Dobrze, znajdziemy. Czy ja tędy zejdę? Czy muszę biec naokoło? Spróbujmy. Dobra, jest jakaś chyba... jakiś damage dostaje dziewczyna chyba. Fetch Captain Morath. Yes, sir. Stay where you are, unnamed. It is the captain I wish to speak to. You're alive. Pity you didn't find your mentor. That traitor is gone. I'm told you found... Where did you get that gauntlet? Give it to me. I want seize the unnamed. Take them to the pit.
Please. I've done nothing wrong. You really have no idea what this relic is. It called to me. You? A pathetic unnamed? Impossible. Guards, it is mine now. I will harness its power. You will die. Please, no. Your tracker was hoping for emancipation. But you finding this has condemned your kind to slavery forevermore. What? What's happening? Of you. He wanted you dead. Ready yourself. No nie. Do not worry. I can protect you. Piaskowa skóra. No tak, naciśnij Q, aby aktywować piaskową skórę i sparować nadchodzące ataki. Przed atakiem pojawi się czerwony migający znacznik, który wskazuje idealny moment na użycie piaskowej skóry. Kiedy? Ja mam to trafić, tak? Chyba żartujecie, nie? Jeszcze ułamek sekundy. Udane parowanie rezultuje czas odnowienia piaskowej skóry, dzięki czemu można natychmiast użyć jej ponownie. Masakra. Dobra. My sand skin will leave them crystallized, but it will not last long. Chyba się udało znowu. Też. No chodź, kolego. No chodź. Udało się. I cyk. No chodź. Teraz się nie udało. Też nie. Teraz. Mamy cię. We should make for that opening. Oh, wait! Whoa! Morath knew of you! What? Who are you? I do not know, Gauntlet Bearer. But my powers... I remember... some of them. Piaskowy bicz. Wszechstronna broń ze skutecznymi kombinacjami powietrznymi. Wyposaż od razu, jak najbardziej. Pewnie, że tak. Możemy ustawiać różne bronie i tak dalej, oraz ich informacje, tak? Przypisz prawym przyciskiem myszy. Tak, cyk. Dodatkowa, główną mamy jakąś fajną siekierę, a dodatkową ten bicz, tak? No dobra. To co? Chyba wszystko, nie? Aktualnie jesteśmy na czym? Tak, pokonaliśmy duszego demona i od razu... I od teraz umiesz posługiwać się nową bronią. Znajdź sposób, by wydostać się z jaskini. Dobrze. Jeszcze nam brakuje tylko pyłu esencji jako nagrodę z karawany esencji. No dobra. I to jest ten... No właśnie, ta druga broń, nie? Fajna. Ale... Ja tylko zerknę, czy czasem nie zresetowało ilości... Tak, tak z ciekawości... Ogniste liście. Używam dole do łączenia kamieni. Obrażeń, aha. Cynthia łąkowa. Do łączenia też kamieni, ale tym razem kontroli. No, przed nami to wszystko jest póki co czarna magia, nie? Przynajmniej dla mnie, nie znającego gry. Dobrze, szukamy wyjścia z tej dziury, tej jaskini. O, tu coś się... No ale kolego, ja tam chciałem po coś podejść, nie? Wskaźnik poza ekranem. Aha.
Gdy wrogowie są poza polem widzenia, ich obecność przedstawiają białe znaczniki. Znamy takie rzeczy, chociaż trzeba być asasynów, nie? To tam się gdy nie kolor w czerwonym, ty wrócisz na atakować. Dobra, znamy tę sprawę. Tak, zacznie migać, wtedy będzie idealny moment na użycie piaskowej skóry. No może. Nie trafione, nie? Dobra, uderz go. Dobra. No. Się bałem, że tego nie przeżyjemy. No to ciekawego. O, nowy materiał. Nowy materiał. Skryto grzyb. A co to ciekawego jest tak w ogóle? Dołączenie kamieni impetu. Dobra. No dobrze. Biegnij dziewczyna, biegnij, biegnij. No przed nami daleka droga, nie? Trybuty? Tak jest. Lost. We're out. That thing. It is from my world. The Watcher. It sees us. Stop right there! No. Give me that relic! And prepare to die. You will not escape again. Look, there. Silence! Remove the gauntlet from that unnamed. Captain, the Watcher! It's the Queen! What's happening? Go, now! Quickly! Faster! Faster! What's happening? Nie pytaj, czekaj. This is breathtaking. Dobra. Działa wózko na tym wieży, tak jest spoko. O. Daleko jeszcze? O. A, nie ma to źle. Jeszcze raz, żeby... No właśnie. A, nie ma obrażeń, spoko. Panik na tą chwilę. Dobra. Widzę światło, widzę światło. Kieruj się w stronę słońca. Wow. I thought I was going to die. The Watcher. The Queen. We must make our escape. Quickly. It seems you are sought by many. They would possess the power that I can give. Ty. Coś widziałem w poprawie w piasku, nie wiem co to było. Returns to me. I belong to the Knights of Bastengar. The Knights of Bastengar! There are myths told of them! They will know what I am. What I was. We must go to them. My heart lies elsewhere now. But let us talk when we are safe. Dexterity is impressive, Gauntlet Bearer. We should be safe here. The Watcher. The Queen. What does she want with you? I...
I have no memory. I remember the Knights of Bastengar. They are known to me. They will know about me. The Knights are surely just a myth. I sense them. A life force. We must leave this cavern and find them. Before the Queen catches up with us again. I sense something nearby. In the ground. That structure there? No. It's more metal. Jeśli czuję coś metalowego tu w obszarze, to ja to chcę zdobyć. Ja chcę to zdobyć, kolego. Kurczę, fajnie to wygląda nawet. Dobra, nie będę komentował tego... tego... Dobra, nieważne. Dziwne skojarzenie w tej chwili miałem. O! What's this? The gauntlet reacts to it. It calls me. I remember something. That structure there behind you, we can unearth it. What? Unearth how? Again, trust me. No nie wiem, boję się trochę. Wow, uniesienie możemy na tym wykonać. No dobra. A, tam może będziemy mieli wyjście, nie? Ale zanim, ja tylko się tu jeszcze rozejrzę na szybko. No, to było szybkie akurat rozeznanie w terenie, bo tu nic nie ma. No dobrze. Feeling like the sand was pouring through me. That metal object, it was broken. But there must be others. Such power to unearth what is beneath the sand should prove useful. Zobaczcie te wnęki, jak to fajnie zrobione. Zobaczcie, nie? Dobra, się wszystko odbija w środku. Ale, no właśnie, o to nam chodziło. Kurpowaj na piasku. No dobra, mogę sam tego używać. Pięknie, już mi się podoba. Ale ja chcę grzyba, ja chcę grzybka. Cyk. A mogę też i pod górę. Pięknie. Bo mnie trochę ciekawi. I o, stój, stój. Tu nic nie ma. Dobra. No właśnie, dobrze się zatrzymałem. Bo pewnie trybuty, nie? A nie, figurka konia wyjątkowa. Stopy to artefakt. Pokaż nam go, kolego. Gdzie ty się pojawiłeś? Tu się pojawiłeś. Mała figurka przedstawiająca zwierzę z dawnych czasów. Takie konie występują również na obrazach, na których są ujeżdżane przez ludzi. Mogła służyć jako zabawka. Figurka jest wystrugana z czerwonawego drewna. Wzorowane są nawet najmniejsze detale, a wykonanie jest na doskonałym poziomie i nawet ma swoją wartość. Ciekawe. Czyżby będzie jakiś handel w tej grze? Ale przycięło teraz. Ależ przycięło. Niczego ciekawego. Dobra. Cyk, cyk. I dalej. A wiecie, to wyszło. Atak hakiem. Dobra. I młotem. Ha, przeżył to. Chyba nie tylko. No chodź, chodź. Haha, mamy cię. It is powerful. It is an essence stone. Kamień esencji. A w ogóle zdobyliśmy rudę miedzi. O! Utrata kontroli. Zwiększa zadawane obrażenia. No dobrze, biorę. Menu kamieni esencji. W tym menu znajdziesz... Znajdują się wszystkie zdobyte kamienie esencji. Pozwalają one na używanie w walce różnych mocy i efektów. Dobra. Stopień pierwszy, stopień drugi, stopień trzeci. Każdy kamień esencji może być umieszczony jedynie w odpowiednim miejscu na pasku impetu. Dobrze. Zdobyty przed chwilą kamień jest pierwszego stopnia, co można poznać po brązowej ramce. Dobrze, niech ci będzie. Mieni kamień esencji. Umieść kamień esencji w odpowiednim gnieździe z brązową ramką. Naciskając spację. Ja mogę go przenieść? Mogę tak zrobić przecież też. No właśnie. Symbol pod nazwą kamienia esencji oznacza jego klasę. Liczba symboli przedstawia moc danego kamienia esencji i umożliwia ich porównywanie. Dobra.
Zobaczcie, że możemy zwiększyć jego ulepszenia, nie? Na kolejny poziom. Chyba. Ale do tego potrzebujemy jeszcze materiał, których nie posiadamy. Rudy ostatnio znaleźliśmy, ale trojeścia jeszcze nie mamy, nie? Dobra. Tak, do ulepszenia to już wiemy, to już znaleźliśmy taką sytuację. Spoko. Zwiększa ogólnie zadawane obrażenia. No i fajnie, to mi się podoba. Można śledzić nawet, ale nie chcę na razie tego śledzić, bo po co? Po co mam kolejną informację pokazywać na ekranie? Moc kamienia esencji aktywuje się po tym, jak impet naładuje się do jego poziomu na pasku impetu. Aha! Go! Keep the momentum flowing to unlock its power. Do you feel it? The stone responds to momentum. No i ładnie. Nawet się udało w miarę. Spoko. Teraz nam ten impet powinien za chwilę powoli spadać, nie? Dobra, tu jest granica jakby obszaru walki. O, mamy coś na C. Wow! Wow! No dobra. Rośliny, które rosną wszędzie na świecie oraz minerały, które można pozyskać pokonanym wrogów, to materiały, z których w późniejszym etapie gry można wytwarzać kamienie esencji. Tak, to już się zorientowaliśmy. Dobra, to za chwilę. Za chwilę z tej jaskini sobie wyjdziemy, nie? Tylko oczywiście przebieżka po obszarze. Tu czegoś nie pominęliśmy, ale chyba mamy wszystko, co? Znaczy, myślę, że trudno szukać jakichś sekretów. Ale mogę się mylić. Dobra. Dobra. Prawie ci to wyszło, dziewczyno. Prawie ci to wyszło. Dobra. Kolejny skrzyto grzyb. Tak, tylko nie sprawdziłem jeszcze opisu rudy miedzi, nie? Dobrze, teraz tak się zastanawiam. No właśnie. Dołączenie kamieni esencji pierwszego stopnia. Dobra. Tu co? No właśnie. Gruba skóra, zwiększ swoją obronę. Ubierz. Jak najbardziej, ubierz. Pytanie, gdzie to możemy ubrać? Aha, chyba zamiast ciebie, więc albo możemy sobie zwiększyć obronę, albo zwiększyć atak. No ja chyba chcę jednak ten atak na razie póki co. Przynajmniej póki co, dopóki nie odlokujemy tych dwóch pozycji chyba jeszcze, nie? Tak, chyba tak. Kamienie esencji w kategorii wytrzymałość pomagają dłużej utrzymać się przy życiu. Są szczególnie przydatne przy dużej ilości nagromadzonego impetu. Niech ci będzie. Dobra. To... I sense another essence stone nearby. In that open chest. Już tą skrzynię oglądamy, kolego. Tylko tak sobie rzucimy okiem, nie? Nie ma niczego ciekawego. Ogłuszające młoty. O, rzuć cel młotem, który wróci do ciebie zadań z obrażenia wszystkim przeciwnikom na swojej drodze. Fajne. Udało ci się zdobyć aktywny kamień esencji. Można je rozpoznać po kształcie diamentu. Tak jest, czyli trapez, nie? Tam kopnięty kwadrat, zwał jak zwał. Dzięki aktywnym kamieniom możesz korzystać w walce z różnych potężnych ataków i broni. Tak, i troszkę nam tego przybywa, bo mamy już lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, przytrzymanie lewego, przytrzymanie prawego, mamy C. I teraz jeszcze coś dojdzie, nie? A, trzeba będzie się nauczyć na pamięć.
Oczywiście żartuję. Tyk. No i dziękuję bardzo. Tak, czas odnowienia 16 sekund. I też go nie możemy póki co zupgrade'ować wyżej. Dobra. Możesz użyć aktywnego kamienia. Haha, naciskałem jedynkę, nie? Jak wygenerujesz odpowiednią ilość impetu? Dobrze. Dobrze, dobrze. Aktywne kamienie po użyciu muszą się odnowić. Aha, czyli coś podobnego jak leczenie, nie? This one's different. It is more impactful. Zatestujemy za chwilę. Unleash its powers. Pokaż. A, wow, fajne. Dobra. O, a ty co za jeden? Halo. Masz. Dobrze, już się gubię w tych klawiszach. Także będzie fajnie. Będzie ciekawie. Czy ja mogę na tym stać i to podnosić jednocześnie? Mogę. No i brawo. Ależ jasno, nie? I sense a draft. We are near the surface. No to bardzo ładnie. O, jest i grzybek. Podziękuję. Wskakuj. Dziękuję. I sense people close by. Many people. A settlement. It might be Castrum 7. A caravan relay. Yes. It is not too far up ahead. Wait. There is another metal object ahead. An anvil, yes. Maybe I can remember more about the knights. No dobra. Tam pokazuje, nie, kolega? Natomiast, no właśnie, kim albo czym ty jesteś? Kaktusem, nie? Tak, cierniobłysk, no właśnie, i tego nam brakowało, nie? Chociaż jeszcze brakuje nam pewnie więcej, jeśli chodzi o ilość. Natomiast do ulepszania niektórych esencji, bardzo fajnie. Bardzo, ale to bardzo fajnie. Dobra. Jest skrzynia. There is something in the sand. Za chwilę, daj mi sekundę, kolego. Szczęście Bożka. Po użyciu Bożka jest umiarkowana szansa, że ładunek nie zostanie zużyty. Cyk. I to chyba jest drugiego poziomu. No właśnie. Dziękuję. Tak, brakuje nam jeszcze rudy miedzi, nie? Zanim kolego do ciebie podejdę. Zaciekawiło mnie to miejsce. Myślałem, że to opadnie teraz samo. Tu jest coś schowanego, zobaczcie sobie. Skrzynia, no i brawo. Trybuty, no dobra, ale taka większa ilość, bo 150. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, tu jest w ogóle zejście standardowe. To teraz mamy zastanawiać. Wiecie co? Jeszcze nie skończyłem. Nie w tym miejscu. Bo trzeba zastanawiać, czy ja mogę tym jeszcze wyżej. Mogę. Albo i nie. Dobra, tu się udało być. Możesz po czymś takim się spinać, dziewczyno? Nie możesz, co? Nie, nie, bo mi tu spadniesz, ale my tego nie chcemy. No dobra, może tędy się uda. No właśnie, tak wyczułem, że coś tu może jeszcze będzie. Narzędzia do pisania zwykłe, zdobyto artefakt. Dobra.
Starożytne narzędzie do pisania było często używane i nosi znaczne ślady zużycia. 30 kosztuje. Dobra. Tak, demony. Może poczytajmy sobie przy okazji o każdym nowym napotkanym zwierzęciu, co? Pożerasz. No, jaki słodziak, nie? Nie mogę go obracać, a szkoda. Aha. Pożerasz jest leniwy i kapryśny. Widziano go, jak walczył z innymi członkami stada. Pożeracze to demony, które występują głównie w grupach. Podczas gdy jeden pożeracz szarżuje na swojego przeciwnika, atakuje go zamachnięciami i ugryzieniami, drugi może przekazać swoją siłę, by wzmocnić atakę cwaniaki. Co za cwane. Kameleon. Słodki. Ze względu na swoją kompaktową budowę, kameleon może wyglądać na łagodniejszego niż reszta demonów. To tylko pozory. Kameleon potrafi wtopić się w otoczenie, przez co trudno jest go śledzić podczas walki. Woli zaatakować i poczekać w ukryciu na kolejną okazję do uderzenia. Potrafi wysysać impet z dystansu. A skubany. Przebijacz. Tak, te ptaki już widzieliśmy, nie? Ptasie skrzydła przebijacza były tematem wielu spekulacji na temat tego, czy zaadaptował swój wygląd, by upodobnić się do innych zwierząt. Przebijacz szarżuje na cel, wykorzystując swój ostry ogon do wyprowadzenia serii przebijających pchnięć, po czym szybko wycofuje się na bezpieczną odległość. No dobra. Dobrze, a my teraz idziemy do kolegi naszego. Podskoczę, żeby... Dobra. Nie umrzeć za szybko. Co ty mi tu fajnego pokażesz, co? Nowe kowadło. No, nadziałaj. What? Corporeality. I am here. You can see me. Niall. That is you. Yes. This anvil rooted in these ancient sands allows me to project myself, but not move. Curious. I am eternally grateful to you, Niall. I could not have escaped Captain Morath's wrath without you, but now I must find my friend Tracker. I suspect she has been taken to the capital. That man wants you dead, and perhaps the Queen too. Your path is a dangerous one. Then I shall tread carefully. Together we need not be afraid. Especially if I were to learn who I truly am. Help me find the Knights of Bastengar. I sense with their knowledge I will realize more powers. Then let us find your friend. A quest for the Knights? I fear I am not capable of such a journey. You found me, Gondlebearer. Our destinies are surely entwined. What you say is true, Niall. So, yes. Let us first find these warriors of old. Together, we will succeed. The Knights. Is there anything else you can recall? I remember a kindred spirit amongst them. A friend. But this friend, she was unable to hear my call, unlike you. That settlement nearby, Castrum 7. Perhaps the people there know of the Knights, though no one has seen the Knights for years. There are truths even in myths. Let us head for the village. This anvil, it has brought me another memory. We should now be able to leap through the air. We can fly. Not fly. Propel ourselves. Oh, try it and you will see. Aha, przy kowadle możemy zapisywać grę bądź ulepszenia rękawicy. Spoko. Ulepszanie rękawicy. W tym menu można sprawdzić aktualny stan. Dobra, przy odpowiednich materiałach możemy upgrade'ować, tak? Dobra, spoko. Ale musimy znaleźć odłamki od kopania, tak? No dobra. Ulepszenia pancerze, atuty, paska, szybka podróż. Dobrze, a powiedz mi, kolego, ty mój piękny, jak niby działa to szybowanie, co?
Już wiem. Dasz w powietrzu. No. Stay focused, Gauntlet Bearer. We can find information about the Knights of Bastengar in the settlement nearby. Dobrze, to ogarniemy sobie. Ale, moi drodzy, to już sobie ogarniemy w kolejnym odcinku. A i tak jeszcze przebierze cały ten obszar, nie? Także dziękuję za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, zapraszam do kolejnego najprawdopodobniej jutro. Trzymajcie się zdrowo. Hej!